Przed gorzowskimi kibicami czarnego sportu kolejne emocje. Tym razem Keilum Stal Gorzów zmierzy się z mistrzami Unibax Toruń. Będzie to szansa na odzyskanie honoru. Emocje po derbach jeszcze jednak nie opadły. Z ust prezesa Komarnickiego padły ostre, ale i sprawiedliwe słowa. Nigdy nie było zgody ani mojej, ani zarządu na taki blamasz, który był w Zielonej Górze. Chyba w historii, nie wiem, nie śledzę całe 60 lat, czy kontakty między nami a Zieloną Górą. Wiem na pewno, że ciągle jeszcze, jeżeli chodzi o pojedynki między nami, zdecydowanie prowadzimy. Ale nie pamiętam takiego blamażu, jaki był w Zielonej Górze. Dla mnie, jako człowieka biznesu, który na wielu rzeczach się zna i to, co się nazywa wyrazem ekonomicznym i sferą zarządzania, o tym mogę rozmawiać z Państwem do rana, nie potrafię zrozumieć tej porażki, nie ma usprawiedliwienia na tę porażkę i myślę, że to był ostatni blamasz w wykonaniu naszych zawodników. Podczas starcia z Zieloną Górą nie było lepszych ani gorszych. Wszyscy jednakowo zdaniem prezesa przyczynili się do miażdżącej porażki. Za to należą się przeprosiny skierowane do kibiców, którzy pokładali wielką nadzieję w to starcie. Przepraszam kibiców, tych wspaniałych, którzy pojechali do Zielonej Góry. Namawiałem ich na to, żeby stworzyli drużynie warunki, kibicując, żeby ich wspierali. Dzisiaj jest mi głupio. Ich przepraszam. Wszystkich, którzy byli tam. W ramach przeprosin, mimo że najbliższy mecz z pewnością będzie emocjonujący, decyzją zarządu obniżone zostaną ceny biletów. Drużyna jeszcze w tym roku niepokonana, Unibax Toruń, mistrz Polski aktualny. A więc od wczoraj Galeria Scana w sklepie klubowym Stali Gorzów prowadzona jest przez sprzedaż aż do niedzieli, do godziny 12. Ceny biletów następujące: na trybunę wysoką bilet normalny 30 zł, bilet ulgowy 20, na trybunę niską bilet normalny 20 zł, bilet ulgowy 10 zł, a więc już od 10 zł można te zawody oglądać. Oczywiście kobiety i dzieci są upoważnieni do zakupu biletu ulgowego. Dodatkowo bonus dla posiadaczy karnetów w postaci bezpłatnego programu zawodów. Oczywiście jeden posiadacz karnetu otrzyma jeden program. I cóż, tak jak mówiłem, do niedzieli trwa do godziny 12 w Askanie przedsprzedaż biletów, natomiast od godziny 12 w dniu zawodów już tu będzie można w kasach stadionu im. Edwarda Jancarza kupować bilety. 3 godziny przed meczem, czyli od godziny 16, będą już otwarte bramy stadionu. Kibiców będziemy zapraszać jak najwcześniej, bowiem na telebimie ustawionym na koronie stadionu, jak zwykle, kibice będą mogli oglądać spotkanie relacjonowane przez TVP Sport. Jeśli drużyna Keilum Stal ponownie poniesie taką porażkę, prezes Komarnicki zapowiedział, że zawodnicy będą musieli ponieść surowe konsekwencje, bez względu na zasługi i lata doświadczenia. W tej sytuacji poważnie zagrożony będzie także sponsoring drużyny.